Panie Marszałku, Pani Premier, Wysoka Izbo. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, ja nie wiem, może prosiłbym o chwilę uwagi naprawdę. Dyskutujemy, ja bym prosił wszystkich o cofnięcie się kroczek wstecz, wybaczenie sobie wszystkich kwestii, które nas dzieliły wewnętrznie, bo my stoimy przed bardzo poważnym zagadnieniem, przed bardzo poważnym tematem, a mianowicie takim oto, że zewnętrzny ośrodek, w tym przypadku Komisja Europejska, ingeruje w sposób bardzo głęboki w nasze wewnętrzne sprawy. Niezależnie od tego, jak my tu jesteśmy podzieleni, to powinna być nasza wspólna sprawa, jak my zdefiniujemy naszą suwerenność dzisiaj i czy ona jeszcze jest do zdefiniowania. I to temu powinniśmy poświęcić dzisiaj debatę, a nie temu, czy będziemy cytować artykuł 190 czy 197 Konstytucji. Proszę Państwa, Pani Premier i szanowna większości rządowa, ale także opozycjo, to jest nasz wspólny interes, żebyśmy dzisiaj zrobili przegląd, na jakiej podstawie prawnej Komisja Europejska ośmiela się postawić nam ultimatum. Jaka jest podstawa prawna? Jeśli któreś zapisy traktatowe ją do tego upoważniają, to jako poseł Rzeczpospolitej, reprezentant narodu, domagam się zdefiniowania i przeglądnięcia tych przepisów i zrenegocjowania tych przepisów. Nie może być sytuacji takiej, że zewnętrzny ośrodek, czy to Moskwa, czy Bruksela, będzie nam dyktować, jak my mamy rozstrzygnąć nasz spór. I to jest wszystko, co mam tutaj do powiedzenia. Dziękuję panu posłowi.